Cześć, witam w kolejnym odcinku z gier na stronie Ubierankieł. Dzisiaj zajmujemy się meblowaniem oraz tworzeniem naszego wymarzonego pokoju. Wy wszyscy możecie spróbować stworzyć własny pokój według własnych upodobań. Możecie stworzyć zamek dla księżniczki, ale jeżeli ktoś lubi skromne klimaty, to także może spróbować. W tle leci bardzo fajna muzyczka, powiem, że się wkręciłam w nią. Jest bardzo fajnie. Powiem wam, że kiedyś także w nią grałam, że większość gier właśnie z ubieranek EU są stare, ale bardzo fajne. Stare gry były zawsze najlepsze. Dobrze. To zaznacza się, małe przypomnienie. Tak, można usuwać, tak. Okno też usuwam. Wszystko na razie usunę, żeby nie było zbędnego zamieszania. Aha, tutaj możemy pomalować ściany. Ja wam powiem, że ja lubię taki bardziej styl taki, może nie rockowy, ale taki, wiecie, taki jak dla gwiazdy, tak? Ja po prostu, nie wiem, tak jakoś mi zostało z dzieciństwa. O, to mi się podoba bardzo. I ściany chciałabym taki, o, taki ciemny kolor. A podłogę tu może jakieś panele? Nie, te są za jasne. Te są za dziwne. To są panele? Wiecie co? Myślę, że to lepiej wygląda. Chociaż zobaczmy jeszcze niektóre. Nie, za dużo wzorów to też niedobrze, ponieważ wszystko się miesza z tymi gwiazdami. Ile to lepiej, jeżeli zostaniemy przy naszej wykładzinie fioletowej. Dobra. Teraz idziemy krok dalej. Aha, tutaj można jeszcze sobie wybrać scenerię, jaką chcemy. O. Ale fajny taki ogród. Chciałabym tak. No to weźmiemy o ten ogród. Drzwi sobie weźmiemy. Czy tu jest jakaś ścieżka, żeby można było do tego dopasować drzwi? Średnio. To wiecie co, jednak zmienimy. Niech będzie miasto. O, tak perfekcyjnie. Czy drzwi trochę niżej? Dobra. I okna. Jakieś okna trzeba. O, chodnik. Chodnik koniecznie. Chociaż to jest... No to jest dziwne, wykładzina i chodnik, ale fajnie to wygląda. Jakie możemy okna do miasta? Myślę, że takie bardziej by odpowiadały, skoro to jest miasto. Środek miasta, no to takie okna bardziej. Okej. Na tej stronie nie będę kłaść okien. Dobra, no to idziemy dalej. Sofa, szafa, łóżko, właśnie łóżko trzeba jakieś wybrać. Pamiętam, że jak grałam w to wcześniej, jak byłam mała, to poczekajcie, zaraz wam pokażę, jakie łóżko wybierałam. Wybierałam zawsze to lub to łóżko. To mi się bardzo podobały, ale teraz... Oj, wyłączyło się. Teraz nie wiem, jakie wybiorę. Myślę, że takie, ponieważ no, jest takie najzwyczajniejsze łóżko, tak powiem. Najzwyklejsze, fajne łóżko. Gdzie są te ściany? Gdzieś tutaj widziałam ścianę, którą można postawić. Tutaj nie, bo to są kolory. To co to jest? Własny wzór? O! Ale nie, to z tego nie korzystam. Jak mogę to usunąć? Aha, tak. Dobrze. To z tego nie będę korzystać. Aha, tutaj już postać wybieramy, to jeszcze nie. Dobra, to po drodze się zobaczy. Coś tu jeszcze ciekawego? Szafa nie pasuje mi taka za bardzo. Umywalka do pokoju na średnio. Lodówka też. Coś... Parawan może weźmy zamiast ściany. On wrócił, dobrze. Aha, do przodu, dobrze. No i mamy zamiast ściany. Oj, przepraszam. Co teraz? Czemu muzyka w ogóle nie leci? Ej, no tak fajnie leciała muzyka. O, weźmiemy sobie to. Chociaż nie wiem, czy to pasuje za bardzo. Dobrze, pasuje. Pasuje, jest w porządku. Ale czy będę miała miejsce na inne jeszcze rzeczy? Lampa? Ta lampa jest powinna na czym stać. No to zaraz zobaczymy. To weźmiemy, żeby sobie stało tutaj koło łóżka, przed łóżkiem.
Co jeszcze? Może taką lampę wezmę. A to też jest taka biurkowa, no to nie. No to jest ładne. Tu dużo miejsca zajmuje, nie? A może zamiast tego to będzie po prostu. To też ładnie wygląda i tak na taką jakby... Takie oddzielenie. Aha, to jeszcze. Może nie aż tak. Może nie aż tak. Trochę pomieszało. Czekajcie, to na wierzch. To. Dobrze, jest w porządku. Jest. I też fajnie wygląda, pasuje to. Dobrze, dalej. Poduszkę mamy, ale ta poduszka mi za bardzo nie pasuje. Mamy kwiatka, mamy obraz, ale obraz też mi nigdzie nie pasuje. Kwiatek, no to mamy to już, więc kwiatek nam się nie przyda. Owoce nie mamy gdzie postawić. Poduszkę. Mamy. Kwiaty. Przydałoby się jakiś stół, wiecie? Bo tutaj widzę, że wiele rzeczy jest tak na postawienie na czymś, a my nie mamy tego stołu. Co to jest? Jakiś ciekawy kształt ma. Tablica. No, tablica też, no, nie ma tak za bardzo gdzie. O, miś. Miś musi być. Nawet jeżeli miś miałby tam siedzieć. Albo tak koło łóżka. O. O, jak słodko to wygląda. Dobrze. Aha, to ostatnia strona. No to zobaczymy. Zobaczymy jeszcze to. Gry, fortepian, bilard, warcaby. To nie wiem, co to jest. Czyli tutaj są takie bardziej zabawki. Ja też to wezmę na razie na podłogę położę. Telewizor, no też nie ma gdzie. Komputer, no laptop bardziej. Bardziej laptop, ponieważ go można położyć na łóżku. O, na łóżku. Później wezmę jakąś dziewczynę, która będzie siedziała obok tego łóżka. Na tym łóżku i przy tym laptopie. Telefon, balony, zestaw karaoke, jak najbardziej musi być. Dobrze, gdzie były stoły? Tutaj bardziej meble. Aha, tutaj są stoły. O, to jest fajne, ale to jest bardziej takie do restauracji. No to co, zrobimy taki typ, jakby typowo japoński do... No, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Do przodu. Do tyłu. O, dobrze, teraz jest perfekcyjnie. Zapomniałam, o czym mówiłam, przepraszam. Tutaj coś, jeszcze jakąś szafkę taką małą dosyć. Półkę, taką półkę, szafkę. Czy ją znajdziemy? Nie, tutaj nie ma czegoś takiego. To jest, ale to jest chyba za duże. Po co komu okno? Po co komu okno? To się nie da tak. O, no to postawimy to tutaj. Tyłu. O, będzie sobie stało na stole. Tego nie będzie. A co to? Muzyka! O, to jest fajne. Dobra. To niech leży nad. Dobra. Coś tutaj jeszcze było? Jeszcze jedna strona nam została. Aha, gry. Ma to... O, zegar. Zegar jak najbardziej nam pasuje. Gry. Tak, ale żeby mieć gry, to trzeba najpierw mieć na czym grać. No to jednak będziemy musieli potrzebować telewizora. Gdzie ten telewizor? Telewizor może stać na ziemi przecież. Może stać, nic się nie stoi. Dobrze, niech tutaj stoi. Teraz zwierzątka. O, ja bardzo uwielbiam psy oraz gryzonie. Jakie słodkie. Wezmę sobie pieska. Ale nie wiem, czy takiego. To jest królik, to nie? Czy takiego? Bo ten jest bardzo duży. Tak, myślę, że miastowy tak średnio jest. Piesek? Jurkie nie, żółwia nie, węża za nic, za nic. Dobrze, niech będzie ten pies. Dobrze. I dziewczyny wybieramy sobie. Ty sobie siedź. Tutaj. Trochę cię do tyłu schowamy, żebyś nie siedziała na stole.
Hop, hop, hop. Okej, okay. Siedzisz? Aha, to jest zestawa. Nie, dalej, ona jest nad... O, teraz. Raz schwyciło. Jest tutaj jakaś taka jakby... Sprząta, ta też leży, ta też sprząta. Ale okropna fryzura. Nie podoba mi się ta fryzura. Strasznie ona wygląda. Nie pasuje do niej. Dobra. Myślę, że tak może być. To jest mój pokój, jak się wam podoba? Myślę, że jest okropny. Tu jeszcze możemy przedmioty pomalować, ale to już zostawię do dyspozycji wam. I co tu można? Aha, do jakiego nam pasuje? Zgodnie z zasadą 5 elementów, twój nowy pokój należy do drzewa. Drzewo oznacza szczerość, jego kolorem jest zielony, a pora roku wiosna. Życie w takim domu przyniesie ci szczerość i hojność. Energię czerpiesz ze wschodu. No. To czytając to, zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się gra spodoba, ponieważ mi bardzo przywróciła dawne czasy i naprawdę warto było do niej wrócić i przypomnieć sobie dawne momenty. Możecie się pochwalić różnymi waszymi pokojami, czy to po prostu pisząc, jakie na przykład dostaliście jakby powiedzmy wróżbę tak zwaną, ponieważ nie wiem jak to inaczej można nazwać. Pochwalcie się i czy wam się pokój podoba tak jak wy tego chcieliście. Trzymajcie się i do zobaczenia kolejnym razem, pa!